Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale NieAntyFan w serii Topek, czyli najbardziej opłacalnych smartfonów, które możecie kupić tym razem w drugim kwartale 2024 roku. Moi drodzy, słowem wstępu, ja przepraszam najmocniej za swoją aparycję, za swoje gadanie przez nos, natomiast od kilku dni borykam się z bardzo ciężką chorobą. Miałem temperaturę 36,7, miałem 36,9, kiedy jechałem na SOR było 37,5, więc mężczyźni mnie zrozumieją. Przetrwałem po to, aby przygotować dla Was dzisiejszy materiał i część z Was może mnie zapytać: ej Bartek, ale jest dopiero początek kwartału. Świadomie przygotowuję ten materiał na początku kwartału, ponieważ dobrze wiem, że w maju jest okres komunijny i podejrzewam, że nie jedno dziecko, które na komunię będzie chciało dostać jakiś prezent, będzie chciało dostać smartfona. Mamy rok 2024, jako ojciec zdążyłem się już do tego przyzwyczaić, więc też chcę dać ludziom trochę czasu na podjęcie decyzji tych najbardziej opłacalnych smartfonów. Standardowo, moi drodzy, jeżeli ktoś po raz pierwszy ogląda topkę na moim kanale, a tych topek naprawdę pojawiło się wiele, kilka milionów ludzi obejrzało te materiały na przełomie ostatnich lat. Chciałbym też przypomnieć klasyfikację, według której zawsze kieruję się przy wyborze smartfonów. Po pierwsze, materiały nigdy, przenigdy nie powstały przy współpracy z jakimkolwiek producentem smartfonów. Po drugie, bierzemy tylko i wyłącznie nowe urządzenia z polskiej dystrybucji, na które możemy chociażby sobie poprosić, zażyczyć fakturę VAT. Po trzecie, ustalamy widełki cenowe od 1000 do maksymalnie 4000 zł i jest to ten przedział, w którym będziemy się poruszać. Czwarte, piąte, szóste, kolejne. Biorę pod uwagę smartfony, z którymi miałem styczność, natomiast nie wszystkie recenzje tych urządzeń pojawiły się na kanale. Ja też nie chcę w 100% skupiać się tylko i wyłącznie na smartfonach, bo kanał NieAntyFan to nie tylko smartfony, natomiast stanowcza większość. Po prostu nie mam czasu, jako osoba, która sama tworzy ten kanał od początku do końca, nie mam czasu recenzować wszystkich urządzeń. No i część z Was może mnie zapytać, dlaczego na tym kanale w takich topkach nie ma smartfonów na przykład za 500, za 600 zł. A no wychodzę z założenia, że po prostu są to, są to smartfony do... Nie są dobre. Są to smartfony, które moim zdaniem nie ma sensu polecać, jeżeli chcecie użytkować telefony przez najbliższe 2, 3, a być może nawet 4, 5 lat. Dlatego wychodzę z założenia, że taki minimum to jest około 1000 zł, natomiast jest jeden smartfon podczas dzisiejszej topki, który zjechał już poniżej 1000 zł i który również będę Wam w stanie polecać. Wiele w tej topce się zmieniło, stanowcza większość smartfonów są to smartfony, które dotychczas na topce się nie pojawiały, dosłownie 2-3. Jest to powielenie tego, co było jeszcze w pierwszym kwartale czy w czwartym kwartale 2023 roku, zatem bez zbędnego przedłużania jedziemy, bo jest przecież 10 smartfonów, o których chciałbym Wam opowiedzieć. A nawet 12, bo pierwsze dwa smartfony jest to taka specjalna lista. Pierwszy telefon, o którym już jakiś czas temu Wam mówiłem, mianowicie Redmi Note 13 Pro Plus 5G, który tak jak już mówiłem w zeszłym kwartale, jest to spoko smartfon, ale wówczas wyceniony na kwotę 2500 zł i już potwierdza się to, o czym Wam mówiłem dosłownie 2-3 miesiące temu. Cena tego telefonu zaczyna spadać, jego cena to już jest granice 2200-2300. Jeżeli ktoś lubi Xiaomi, jeżeli ktoś chce mieć bardzo szybkie 120-watowe ładowanie, bardzo dobry ekran i kilka innych dodatkowych elementów przodujących w tym smartfonie, no to może to rozważyć, natomiast ja wychodzę z założenia, że poniżej 2 będzie to naprawdę bardzo, bardzo dobry telefon. Dajcie jeszcze 2-3 miesiące i bez problemu spadnie. Drugi telefon, który nie znajdzie się, zabrakło go na tej liście, natomiast uważam, że również należy mu się wyróżnienie, mianowicie Galaxy A25. Jest to smartfon coś za około 1300 zł. Jest to smartfon wydany w tym roku. Jest to jedna z najtańszych linii serii A, która może poszczycić się solidnym procesorem, przewyższającym chociażby takiego Poco X5, dodatkowo ekranem AMOLED 120 Hz, no i wszystkimi zaletami, jakie oferuje nam Samsung. Natomiast te dwa telefony są to miejsca specjalne, a teraz przechodzimy do pierwszego telefonu. Pierwszy telefon, który możemy kupić no, w granicach 1000 zł, natomiast myślę, że nawet możemy zejść poniżej 1000 zł, a wszystko to wynika z tego, że coraz ciężej jest dostępny na rynku, mianowicie Motorola Edge 30 Neo, czyli telefon z ekranem 6,28 cala, aparat 64 megapikselowy, nagrywanie filmów Full HD, Snapdragon 695 5G, bateria ponad 4000 mAh, no i wszystko to jest zasilane ładowarką aż 68-watową. Ten telefon jest coraz ciężej znaleźć na rynku, natomiast cóż, jeżeli szukacie telefonu i znajdziecie go poniżej 1000 zł, jak najbardziej polecam. Drugi telefon został wyceniony na 999 zł i dedykuję go przede wszystkim osobom, którym zależy na jak najdłuższym czasie pracy na baterii, na żywotności ogniwa, ponieważ jak dobrze wiemy, po serii M51 sam Samsung zrezygnował z ogniw 7000 mAh, natomiast w dalszym ciągu możemy wyrwać Samsunga z baterią 6000 mAh, mianowicie M54. Telefon z aparatem 50 megapikseli, możliwość nagrywania filmów 4K, Exynos 1280, ogniwo, tak jak powiedziałem, 6000 mAh oraz przekąt na 6,5 cala. Jeżeli szukasz telefonu z dobrą baterią i nie chcesz wydawać fortuny, 999 zł za Samsunga Galaxy M54. Telefon numer 3 wyceniony na około 1200-1300
400 zł, który już polecam Wam od ponad roku, ale w dalszym ciągu uważam, że jest to solidny telefon, który można polecać dalej, mianowicie Poco X5 Pro. Telefon ze Snapdragonem 778, bateria 5000 mAh, ładowanie 67-watowe, możliwość rejestracji filmów 4K, aparat główny 108 megapikseli, oczywiście AMOLED 120 Hz i wszystko to jak za około 1300 zł. Bezapelacyjnie polecam. Następny telefon, z którym miałem styczność, natomiast zabrakło mi czasu na przygotowanie osobnej recenzji, natomiast możecie sobie chociażby obejrzeć u Pizza, u MKBHD, u Kuby Klawiatara, mianowicie Nothing Phone 2A, czyli telefon wyceniony w Polsce na zaledwie 1449 zł, oferujący naprawdę solidne, bardzo nawet dobre komponenty, który po części może się jeszcze kanibalizować z Nothing Phone'em 1, który, no jak dobrze wiemy, jest już od jakiegoś czasu na rynku. Przegląd na 6,7 cala, podwójny obiektyw główny 50-megapikselowy, możliwość rejestracji filmów 4K, 45-watowe ładowanie, procesor Dimensity 7200 Pro, 8 bądź 12 GB RAM, no i ten niesamowity design charakteryzujący wszystkie telefony od Nothing, czy to telefony, czy to słuchawki, jak najbardziej za 1449 zł bezapelacyjnie polecam. Bardzo charakterystyczny i designerski smartfon. A jak już jesteśmy przy designie, przypominam, że dodatkowym sponsorem kanału Nie Antyfan w 2024 roku jest firma Elzap, zajmująca się produkcją mebli do biura oraz domu. Home office, gabinet, biuro. Znajdziecie tu wszystko w różnych przedziałach cenowych. Krzesła, fotele, elektryczne biurka, regały czy szafki. A ja osobiście od grudnia na co dzień korzystam z modelu Sigmatic w kolorze czarnym, wyposażonym w podwójne wsparcie kręgosłupa, regulowaną wysokość, czy również regulowane podłokietniki. No i pamiętajcie, że jak zawsze z kodem NieAntyFan otrzymujecie rabat na zakup każdego z wybranych produktów, a rabat jest zależny od produktu, który wybierzecie. Gorąco polecam nie tylko ze względu, że mi płacą, a po prostu, że to bardzo solidne produkty. Kolejny telefon wyceniony na około 1600 zł, mianowicie 1649 zł w Komputroniku, mianowicie następca Poco X5 Pro 5G, mianowicie Poco X6 Pro 5G. Telefon, który po części w założeniach ma konkurować, choć wiecie, taka bratobójcza wojna pomiędzy Redmi Note 13 Pro Plus a Xiaomi Poco X6 Pro. Lepszy procesor Dimensity 8300 Ultra, bateria również 5000 mAh, 67-watowe ładowanie, 64-megapikselowy obiektyw główny oraz oczywiście AMOLED 120 Hz z przekątną 6,67 cala. Jeżeli szukasz telefonu coś za około 1600-1650 zł, jak najbardziej pod względem wydajności jest to jeden z najlepszych telefonów, jakie aktualnie możecie kupić. Następne miejsca dedykuję dwóm smartfonom, o których również jakiś czas temu przygotowałem dedykowany materiał, mianowicie Galaxy A35 oraz A55. Telefony pod wieloma względami bardzo do siebie podobne, natomiast jeżeli macie możliwość, gorąco zachęcam dołożyć sobie te 300-400 zł i wybrać Galaxy A55. Krótko mówiąc, są to tańsze odpowiedniki wydanego w zeszłym roku Samsunga Galaxy S23 FE. Z tym, że tak jak S23 FE na start kosztował około 3200 zł, te telefony jesteście w stanie kolejno wybrać za 1600 i około 2000 zł. W ramach których oczywiście otrzymujemy ekrany AMOLEDowe 120 Hz, obiektywy 50-megapikselowe, baterie 5000 mAh oraz kolejno Exynos 1380 oraz Exynos 1480. 6 bądź 8 lub 8 bądź 12 GB RAM. Jeżeli ktoś jest zainteresowany większą ilością szczegółów na temat tych smartfonów, to pozostawiam tutaj link, obejrzyjcie sobie, bo uważam, że warto na to spojrzeć. Następny telefon, który na przełomie ostatnich kilku miesięcy mocno zjechał z ceny i jesteście go już oficjalnie w stanie również w Komputronik kupić za zaledwie 2,5 tysiąca złotych, bo dokładnie 2499 zł, mianowicie Pixel 8. Mały Pixel 8, z którego byłem bardzo zadowolony podczas recenzji. Oczywiście są osoby, którym te telefony nie odpowiadają, natomiast ja, jak zawsze, oceniam urządzenia ze swojej perspektywy subiektywnie i absolutnie pod wieloma względami Pixelowi 8 nie jestem w stanie zbyt wiele zarzucić. Bateria 4575 mAh, Google Tensor G3, bardzo dobry aparat, solidna jakość filmów, a wszystko to zamknięte w sensownym ekranie o przekątnej zaledwie 6,2 cala, oczywiście OLED 120 Hz, jak za 2,5 tysiąca złotych gorąco polecam. No i zostały nam ostatnie 3 miejsca. Wrzucam tutaj świadomie i celowo jeden telefon, który możecie wyrwać coś za około 3000 zł, telefon, którego następcę w tym roku już się pojawił, ale cóż, nie jest takim telefonem, jakie były dotychczas. Jeżeli ktoś jest fanem małych smartfonów i szuka telefonów z przekątną około 6 cali, jedynym takim telefonem, jaki pozostał, był to telefon wydany
wcześniej, mianowicie przed Zenfonem 11 Ultra, mianowicie Zenfon 10. Ostatni tak mały i solidny telefon, solidny, no po prostu bardzo dobry telefon, który możecie kupić za około 3000 zł, w ramach którego otrzymujecie Snapdragon 8 generacji drugiej, baterię 4300 mAh, możliwość rejestracji filmów 8K, 50-megapikselowy aparat oraz przekąt na poniżej 6 cali z ekranem 120 Hz AMOLED. Bezapelacyjnie dla fanów małych smartfonów i Androida jest to telefon jeden z ostatnich, niemalże jedyny telefon w tym segmencie. Świadomie wrzucam tutaj dwa telefony w cenie około 3-3,5 tysiąca złotych. W tym przedziale powinniśmy się poruszać, mianowicie iPhone 14 albo iPhone 15, choć mimo wszystko iPhone 15, którego cena już drastycznie spadła i ten telefon jest tańszy o ponad 1000 zł względem tego, co było na premierze. Jedyny mankament, jaki można zarzucić temu telefonowi, to fakt, że mamy ekrany 60 Hz. Ja w dalszym ciągu będę to negować u Apple'a, natomiast jeżeli komuś to nie przeszkadza, designersko bardzo podobny do iPhone'a 14 Pro, dynamiczna wyspa, MagSafe, bardzo wydajny procesor, solidny aparat, ładowanie zwrotne, ładowanie indukcyjne, certyfikat wodoszczelności IP68, jak za około 3-3,5 tysiąca złotych, w zależności od miejsca i czasu, w którym będziecie chcieli go kupić. Myślę, że jak na Apple'a, cóż, dożyliśmy takich czasów, że iPhone'y są to jedne z najszybciej taniejących smartfonów na rynku i bardzo z tego powodu się cieszę, bo większość osób, która chciała na przykład spróbować Apple'a, ale ceny ich dotychczas były zaporowe, warto teraz je spojrzeć, ponieważ te ceny drastycznie spadają, no a iPhone 14 to już grubo poniżej 3000 zł. Na koniec pozostawiłem sobie dwa telefony, wszystko będzie zależne od tego, co preferujecie. Mamy Samsunga Galaxy S24, którego jesteście w stanie kupić coś za około 3300-3400 zł, albo poniżej trójki Samsunga Galaxy S23. Wiadomo, Snapdragon versus Exynos, natomiast pod względem stylistycznym i możliwości kompaktowych rozmiarów są to bardzo do siebie podobne telefony. No i oczywiście cała seria S23 również już dostała wsparcie do nowej wersji oprogramowania wraz ze wsparciem Galaxy AI. Ja osobiście wybrałbym chyba w dalszym ciągu mimo wszystko Samsunga Galaxy S23, natomiast S24, tak jak mówiłem w recenzji, również jest także bardzo, ale to bardzo dobrym telefonem. I tak by mniej więcej, moi drodzy, prezentował się według mnie mój subiektywny ranking smartfonów opłacalnych w przedziale 1000-4000 zł, no nawet poniżej 4000 zł na drugi kwartał 2024 roku. Ale oczywiście ja nie jestem alfą i omegą, jeżeli ktoś ma jakieś inne propozycje telefonów w tym przedziale cenowym, bądź chciałby zamienić jakieś miejsce na swoją propozycję, to jak najbardziej gorąco zachęcam do sekcji komentarzy. Piszcie, ponieważ jeszcze raz to mówię, ja nie jestem alfą i omegą, ja przedstawiam swoją listę, a wy możecie przedstawić swoją albo dać alternatywę dla innych odbiorców tego filmu. No i w dalszym ciągu przypominam o trwającym konkursie do końca miesiąca, w ramach którego macie do zgarnięcia albo Smart Taga 2 od Samsunga, albo Galaxy Buds FE, który został wrzucony do ostatniego filmu. Dziękuję serdecznie za obejrzenie materiału do końca. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. See ya!